Dywersyfikacja. Czy ma sens i czy można na niej stracić? Witaj, ja nazywam się Marcin Kokowska, jestem seryjnym przedsiębiorcą i szkolę ludzi z tego, jak zarządzać biznesami, jak na nich zarabiać. I dzisiaj chcę porozmawiać też na temat taki bardziej ekonomiczny, o dywersyfikacji. Ja jestem seryjnym przedsiębiorcą, więc robię kilka biznesów, otworzyłem już kilkadziesiąt w swoim życiu biznesów i wspieram innych w rozwijaniu swoich biznesów. Natomiast to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć, to dlaczego uważam, że dywersyfikacja inwestycji nie zawsze jest dobra. Dlatego, że jestem też inwestorem, też inwestuję w różne zewnętrzne, nie wiem, czy podmioty, czy po prostu różnego rodzaju inwestycje. Głównie inwestuję w swoje biznesy, natomiast też mam zewnętrzne. Jednym z moich biznesów jest spółka mikroleasingowa, do której przychodzą też inwestorzy, po prostu inwestują w leasingi w tą spółkę. I na podstawie rozmów, które z nimi przeprowadziłem, moich doświadczeń, no i matematyki, chcę podzielić się z Wami kilkoma takimi przemyśleniami na temat dywersyfikacji. Mówi się, że nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka. I jako Kokowska mogę Wam coś na ten temat powiedzieć. Jest tak, że po prostu rzeczywiście dywersyfikacja może być dobra i rzeczywiście ogranicza ryzyko. Tylko zauważ, że jeżeli dywersyfikacja ogranicza ryzyko poprzez to, że dokładasz kolejną inwestycję, przez co zaangażowanie swojego kapitału procentowo jest mniejsze w każdą kolejną inwestycję i w poprzednie inwestycje, to powoduje to też to, że każda kolejna inwestycja zwiększa ryzyko, że któraś nie wyjdzie. Oczywiście, że jeżeli masz 10 inwestycji, po 10% masz zaangażowanego kapitału w każdą inwestycję i jedna nie wyjdzie, tak? I powiedzmy, że stracisz tam wszystko na tej inwestycji, to stracisz 10% kapitału, a nie 100, gdybyś był tylko w tą jedną zaangażowany. Ale z drugiej strony jest tak, że jeżeli miałbyś jedną dobrą inwestycję, to masz 100% po prostu kapitału, a każda kolejna powoduje, że twoje ryzyko na to, że stracisz część tego kapitału, rośnie. Tak, więc to musisz być tego świadomy, że możesz tracić po prostu na tych na każdej kolejnej inwestycji, że rośnie to ryzyko, że na którejś po prostu stracisz. Być może nie wszystko, może po prostu nie zarobisz aż tak dużo, a też jest tak, że trudniej jest kontrolować tak bardzo każdą inwestycję i sprawdzać każdą inwestycję, jeżeli zaczynasz mieć ich dużo. Tak, jest jedna sytuacja, w której taka duża dywersyfikacja rozproszona, że już masz kilkadziesiąt czy nawet kilkaset inwestycji, że ma sens. No właśnie w momencie, kiedy jest ich tak dużo, tak? No i tak na przykład działają fundusze, tak? Venture Capital, tak? To są fundusze podwyższonego ryzyka, które inwestują w wiele różnych startupów i wiedzą, że jeżeli wypali co któryś, to tam stopa zwrotu będzie tak duża, że to się będzie opłacało takiemu funduszowi, tak? Ja mogę podać przykład właśnie spółki leasingowej, w której też mamy właśnie taki model, tak? Na początku zastosowaliśmy bardzo dużą dywersyfikację. Udzielamy kwot małych w porównaniu do dużych jakby leasingów, tak? No to nie finansujemy nowych samochodów. Teraz wchodzimy, czy tym już idziemy w kierunku właśnie tych samochodów, ale starszych, na mniejsze kwoty, a dotychczas to były głównie sprzęty AGD, RTV, tak? I to jest jakby taka dywersyfikacja. I teraz, jakie my mamy ryzyko, że ktoś nam przestanie spłacać? Moim zdaniem 100%. Mało tego, ja to już mogę potwierdzić. Nie wszyscy spłacają, tak? Tylko, że my to mamy wkalkulowane w ryzyko. My wiemy, że udzielając bardzo dużo małych leasingów, ileś osób nie będzie spłacało. Natomiast tu działa statystyka i tak samo może być właśnie w inwestycjach. Jeżeli ty podejmujesz bardzo dużo małych inwestycji, tak, to statystycznie na tym zarobisz. Tylko, że u nas to jest biznes. My to traktujemy jako biznes, którym my się cały czas zajmujemy, liczymy to, poświęcamy dużo czasu na to i przede wszystkim weryfikujemy. To nie jest tak, że my rozdajemy, tylko weryfikujemy. W momencie, kiedy ktoś jako inwestor inwestuje dodatkowo, czyli ma swój jakiś biznes, zarabia pieniądze na etacie, nie wiem, ma na przykład z nieruchomości, z czegoś, po prostu ma jakiś kapitał, który inwestuje, zazwyczaj większość osób, które inwestuje swoje pieniądze, nie jest zawodowym inwestorem. Więc nie tylko nie ma czasu na to, żeby wszystko bardzo dokładnie sprawdzić, tak, i zweryfikować, ale też bardzo często po prostu kompetencji, tak, żeby dobrze zweryfikować daną inwestycję. I w tym momencie to po prostu zaczyna nie mieć sensu, tak? Więc tylko w zorganizowanym biznesie bardzo duża dywersyfikacja ma sens. Jakakolwiek dywersyfikacja jak najbardziej może mieć sens, tak, żeby mieć 2-3. Natomiast jeżeli już wchodzimy w kilkanaście czy w kilkadziesiąt różnych inwestycji,
no to, to po prostu moim zdaniem to ryzyko zaczyna być większe niż w momencie, kiedy robimy właśnie dwie czy trzy inwestycje. Prawdopodobnie nawet to jest większe ryzyko niż jak robisz jedną inwestycję, bo ją przynajmniej jesteś w stanie bardzo dobrze kontrolować, sprawdzać, poświęcić jej czas, poczytać coś na temat chociażby właśnie branży czy tego. I tu mówię o takiej inwestycji bardziej pasywnej, tak? Jeżeli tak rzeczywiście jest. W jednym z materiałów, które tu przygotuję a propos długości inwestycji, czy lepiej robić długo, czy krótkoterminowo, też zobaczycie, że te pasywne inwestowanie nie zawsze jest takie pasywne, tak? I właśnie i dywersyfikacja też jest z tym związana, bo jeżeli ty mówisz, że pasywnie inwestujesz, ale podpisujesz tych umów kilka czy kilkanaście rocznie, no to musisz chociażby na same podpisanie tych umów poświęcić czas. Tak, a jeszcze wybrać dobrze to, zweryfikować, no to jest po prostu czasochłonne. Kolejna rzecz jest taka, że tu musimy bardzo dobrze zastanowić się, jaki jest nasz cel danej tej dywersyfikacji. Dlaczego my uważamy, że chcemy naszymi pieniędzmi dysponować w taki sposób, że chcemy właśnie zdywersyfikować te ryzyko, tak? Tak jak się mówi, że dywersyfikujemy ryzyko poprzez to, że wchodzimy w kilka różnych inwestycji, tak? Co jest Twoim konkretnie celem, tak? No i po pierwsze, czy to jest pomnażanie majątku, czy to jest zwiększenie wartości majątku, czy Ty chcesz zabezpieczyć majątek, tak, pieniądze, czy Ty chcesz cały czas mieć stały dochód z tych pieniędzy, czy Ty chcesz mieć dostęp do tych pieniędzy, po co Ty chcesz dywersyfikować te różne inwestycje? Czy dlatego, że tak inni mówią, że należy tak zrobić? Czy dlatego, że po prostu są jakieś takie możliwości, coś spadło, jakaś kolejna oferta fajna wpadła i zaczynasz to robić? Czy w sposób przemyślany rzeczywiście podchodzisz do tematu i jest to jakaś właśnie strategia, właśnie znowu długo, krótkofalowa, tak? Natomiast jakie są cele związane właśnie z dywersyfikacją tych inwestycji? I przechodząc płynnie do kolejnego punktu, jest to, że jeżeli inwestujesz w coś i myślisz, że masz dywersyfikację inwestycji, bo masz 10 różnych inwestycji, ale 90% kapitału masz zainwestowane w dwie inwestycje, to tak naprawdę jeżeli 10% tych Twoich pieniędzy masz zainwestowane w pozostałe 8 inwestycji, no to ilościowo masz dywersyfikację, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o Twoje bezpieczeństwo, o funkcjonowanie, o życie, tak, no to weźmy przykład, że masz 5 milionów złotych, tak, i po jakimś czasie aktywności zawodowej, prowadzenia biznesu masz odłożone 5, czy może nie tyle nawet, że odłożone, ale masz w ogóle jako majątek, tak, 5 milionów złotych, z czego 4 miliony 900 tysięcy złotych to jest jakby kapitał dwóch spółek Twoich, które masz. Rozwinąłeś dwa biznesy, tak? Pozostały tam milion no, jest zainwestowane w 8 różnych innych biznesów, tak? Czyli masz, czy tam nie wiem, w jakieś lokaty, w obligacje, w cokolwiek innego. Czyli masz po 125 tysięcy złotych zainwestowane w 8 różnych inwestycji i można powiedzieć po prawie, że tam 2,5, po 2 miliony 450 tysięcy zainwestowane w dwa swoje główne biznesy, tak? Więc prawda jest taka, że no jakaś dywersyfikacja jest, ale prawda jest taka, że po prostu to jest w dwa biznesy, tak? Pozostałe to jest tyle, żeby po prostu później z głodu nie umrzeć w razie, gdyby coś nie poszło, tak? Gdyby te dwie inwestycje podstawowe nie poszły. Więc znowu, im więcej mamy pieniędzy gdzieś tam, no to jest łatwiej nam podejmować decyzję o tym, że wchodzimy w jakieś tam kolejne inwestycje, natomiast trzeba patrzeć też procentowe zaangażowanie naszego kapitału w daną inwestycję. Ciężko mówić o tym, że jeżeli inwestujesz tam poniżej 1% swojego majątku, oczywiście jeżeli nie jesteś Buffettem, tak? Ale no, jeżeli tak normalnie funkcjonująca osoba inwestuje poniżej 1% swojego majątku, no to ciężko mówić o tym, że to jest jakaś kolejna dywersyfikacja, nie? Raczej to jest jakiś sport, hobby, nie wiem, udowadniania sobie, czy po prostu fajna okazja, ego, cokolwiek, tak? No ale to nie mówmy o tym, że tutaj jeżeli ktoś właśnie na przykład ma rzeczywiście tam majątek warty 5 milionów i gdzieś inwestuje tam 50 tysięcy, nie? No to okej, to jest jakieś tam delikatne, ale to nie jest tak, że to jest taka dywersyfikacja biznesowa, jakieś zabezpieczenie czy rozłożenie tego ryzyka bardzo mocne, nie? Więc to jest raczej jedna z opcji na to, na swoją aktywność zawodową, tak bym to nazwał. Ilość inwestycji, cel, wszystkie te rzeczy musicie sobie poukładać, zastanowić się nad tym. Przede wszystkim zadajcie sobie pytanie, dlaczego w ogóle inwestujecie, tak? Jeżeli zastanowicie się, dlaczego inwestujecie, jakie są Wasze cele, jakie są cele Waszych inwestycji, tak, dlaczego Wy chcecie to rozłożyć i później jeszcze przejdziemy do kolejnego materiału, w którym będę opowiadał o czasie, w jakim też inwestujemy. Też już od razu tam dwa słowa o tym powiem, że większość osób chce inwestować na w miarę krótki czas, tak? I też moim zdaniem to nie do końca jest dobra strategia. Usłyszycie o tym w kolejnym materiale, dlaczego tak myślę i to też będzie miało związek właśnie z dywersyfikacją, a najczęściej dywersyfikacja kojarzy nam się właśnie z pomniejszeniem ryzyka, a my sami sobie na siebie kręcimy bat, tak, żeby i zwiększamy sobie te ryzyko.
Jeżeli podobają Wam się te materiały, zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu. Napiszcie mi, czy się z tym zgadzacie, czy nie. Czy komuś ten materiał otworzył oczy, czy uważacie, że rzeczywiście to ma sens, czy dotychczas myśleliście inaczej. Nic złego, nie? Po prostu cały czas się uczymy. Też kiedyś myślałem, że muszę mieć nie wiadomo ile. Ja prowadziłem 11 biznesów w jednym czasie. To był hardcore. Teraz, jasne, dla większości to, co teraz robię, to jest hardcore, tak, że prowadzę ich kilka. Natomiast to już nie jest naście, nie? To już jest jakby zejście i też kiedyś uważałem, że to jest lepsza droga, a dzisiaj mi idzie dużo lepiej w biznesie niż wtedy, kiedy miałem teoretycznie więcej biznesów. W praktyce miałem więcej biznesów, ale w sumie one nie były tak duże jak teraz tych kilka biznesów. Z inwestycjami może być tak samo. Także jeżeli podobało Wam się to, subskrybujcie ten kanał i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów.